Się krzątam. witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Jarzem jest Pabellus, to jest kolejny odcinek Retail Company Simulator. No, oczywiście jak zwykle w otwór drzwiowy trafić nie potrafię. Ale... się tam... przejmować takimi pierdołami. Otworzyłbym sklep, tutaj jeszcze... Nareszcie tego... A, koszulki z ptakiem. Dobrze, czy mamy jakieś tutaj... O, mamy, dobra. Koszulki z ptakami, konkretnie z jednym, ale tu całe stado wisi. I chyba tam... Aha, a te bluzy całe? O, jest. Wyżowa bluza, też się zmieści. Strasznie mało tego mają. No i dobra, ciśniemy. Nasz renomowany butik Dolce & Gabbana, taniciuszek pod mokrą smerfetką, oczywiście funkcjonuje jak najbardziej. Zbieramy pieniądz, mamy 2785, można by pomyśleć o kolejnej umowie, aby ją podpisać. Tutaj Mirangler, a tutaj Lewis, tak? Lewis, tutaj Wrangler, tak jakoś, no dobre to. Ale potrzebowalibyśmy, powiedzmy, dwóch takich wieszoczków. Kup. A. Już, dzień dobry. No pani da tutaj, kuźwa, to... 48 dla pani, dziękuję bardzo. Witam pana serdecznie, widzę, że pan na ptaka się rzucił elegancko. Ptaki lubią, jak się na nie rzucać. O, witam panią serdecznie. Pani ptaka nie preferuje. Co kto lubi, nie zmuszamy. Natomiast reszta czeka. Mamy tutaj, proszę bardzo, te karuzele takie. O, elegancko. Tu rozstawmy, zróbmy im małe przejście, chociaż oni i tak potrafią przechodzić przez. To są takie Harry Pottery. I tutaj, proszę... I jak będzie podpisany kontrakt, a niebawem będzie, witam serdecznie. O, pan preferuje ptaki akurat. To wyłożymy od razu tutaj na wieszaczki. Pan 44 dolarki płaci, elegancko, bardzo dobrze. I podpisujemy umowę z podróbą Wranglera. Czemuż by nie? I od razu zamówienie tego jakże zacnego towaru. Pierwszy raz w historii tej rozgrywki będziemy mieli jeansy. Więc proszę uprzejmie. Sru, ciekawy jestem, bo to 707 aż dolarów to zamówienie, więc jestem bardzo ciekawy i podekscytowany. Cóż to za gacie? O, elegancko, wszystko się zmieściło, jeszcze tylko szybko cena. Cena 70 dolarów, proszę Państwa, jaka to przebita jest, 56 dolarów zysku, więc no, pięknie. Ale mamy jeszcze takie oto tutaj koszulki, powinno to wisieć w ramach jednej marki, ale żeby się za bardzo klient nie przyzwyczaił, to jednak taka tutaj niespodziewanka. O! Co klient czeka do... Co klient czeka do... To niech kurwa czeka! Ja tu rządzę. 30. Proszę kupować nowe gacie po tacie. Renomowane jeansy przyszły. Szanowna pani, może by pani się skusiła. Witam panią serdecznie. Koszulki mamy nowe. Ja wam kurwa ponarzekam zaraz. Witam, proszę pani. Dzień dobry pani, pantalony na sprzedaż, a nie, to jeszcze nie teraz. Witam pana serdecznie, stringi może? By się pan odchamił od tego prochowca trochę. Witam panią serdecznie. 54. Dzień dobry panu. 18. Dobra, zobaczmy czego brakuje. Różowe bluzeczki można by dołożyć, jeszcze troszeczkę ich mam.
Wiecie co, ja chyba zacznę zamawiać tak, że powiedzmy kilka kartonów jednego towaru, zamówię. Potem kilka kartonów drugiego towaru i zamówienie. Po co? No a właściwie to nie wiem. O, pani jak się rzuciła na jasy markowe, to od razu ich wzięła w chy. Ładny tutaj tego. Bardzo mi się to podoba. Proszę pani, jak pani chce, to mam jeszcze kilka kartonów tych jansów. 51. Co? Jak kurwa... Jakże kolejka, jak ja tu na bieżąco obsługuję. Ty chu... Nieważne. O, proszę, to mi się podobają. Pan od razu też w damskie dżinsy ciśnie. Nie wiem, jak panu się dupa zmienia, chociaż... O, no ale tutaj to już w ogóle nie wiem, jak mu się wciśnie, ale to już nie mój problem. Może bierze dwie sztuki, żeby złączyć w jedną całość. Można i tak. Grunt to marka, nie? Kto się tam kapnie, z ilu to par spodni zrobione? Czy jak niektórzy się nie potrafią kapnąć, z ilu samochodów jest złożony ich? Uźwa, dżinsy Farmera, ty. Zaraz tam Farmera. Są renomowane spodnie, kuźwa, ty. Najlepsze. Oj, czekajcie, bo mi ktoś dzwoni tutaj. Wybaczcie, moi drodzy, telefon od wydawcy. A to przy okazji zapiszemy. I ciśniemy dalej z tym koksem. Bo tu pani cały czas już panią obsługuje, już panią... No, obsługuję, na tym poprzestajmy. Dzień dobry. Ale fajny gościu zadzwonił, naprawdę. O, a co tu, czas biegł? Czy to tyle czasu już tu spędziliśmy? Cholera, nie wiem ile nagrałem. Kurde, żeby godzinę później nie nagrać, bo kto to obejrzy? Dzień dobry pani. Dobra. Ktoś by tu, o. Pan Boski Alvaro. No, takie wąskie te dżinsy, no, ale na pana pasują akurat. Tak uznaję jako krytyk i kreatura mody, że... A pani to co? Pani to co kupiła? Bo się na tamtym panu skupiłem, nie wiem. Chciałem ocenić. Proszę bardzo, $47 pan płaci. Ile my tam mamy? 2,658, dobrze. Oni mi, kuźwa, no, rzucają się normalnie. O, matko i córka, ty, jaka kwota. Jak Reksio na szynkę, no. Na te jansy, no one naprawdę, powiem szczerze, łomatko, czerwone koszulki, żółte koszulki, białe koszulki, wszystko, no, nie miałem kiedy odejść od kasy. To może zamknijmy, podsumujmy. O, jaki kuźwa, jednak na minusie. No ale to duże inwestycje były. Oj, żółta bluzeczka poszła w górę, a ptaszek idzie w dół. To powiem szczerze, polecam środki na pobudzenie ptaka. O. No dobrze, no ustawmy te 20, no. A co poszło w górę? No dobrze, no to 17 idę na to. Czekajcie, bo tutaj później sobie przypomnimy, ale najpierw to tak, żółte bluzeczki dołóżmy. Ja bym już mógł w sumie otworzyć ten sklepik. Aha, z kartonem się nie da. Proszę. Co tam jeszcze było? Białe bluzeczki, koszulki, tak? Jaka jest różnica między bluzeczką a koszulką? No to jest taki z tego, to jest damskie, a to męskie, tak? Ale może być i damskie. Cholera, ciężko stwierdzić. O, mamy jeszcze te żonobiki, więc... Pyk, proszę, zatowarujmy tutaj wszystko elegancko, bardzo ładnie, niebieskie jeszcze, ale żonobika najpierw wystawię, bo z jakiegoś tytułu tego jest mało. Jesteśmy non-stop, notorycznie oszukiwani na ilości żonobijek w zawartości kartonu. Nie rozumiem dlaczego jesteśmy tak traktowani przez hurtownika, czy tam... Jak się kuźwa nazywa ten, co projektuje? Projektanta? Czy... Wszystko jedno. Tak czy inaczej, czuję się wręcz oburzony.
Kuźwa, niebieska koszulka to niebieska koszulka dla Pabelusa, ale już nie popatrzył, kuźwa, na to, że to nie ta. O, ale mamy ostatnią tutaj. Dobrze. No to ta marka mogłaby się zdenerwować, nie? O, masz, jansy jeszcze. Jansy trzeba wyłożyć, aczkolwiek one się całe tu nie zmieszczą chyba. Ty patrz, zmieściły się. Już biegnę. Dzień dobry. Co koszulka ma niebieska nieuczciwą cenę? Ty głupia pipo, ty... Co, nie, że nieuczciwą cenę ma koszulka? To ty psioczysz? Co, że nieuczciwą? To jest tańsza wręcz. Krowo masz. Nieuczciwa. No. Znaczy, no to nieuczciwa, bo to wiecie, no to dumping jest, nie? Ale będzie, że kolejka, kuźwa. Jak mi dupę zawracają, bo muszę ceny zmieniać. Pani płaci tyle, a 6 dla pani, proszę. Się pani dowiedziała, nie? To tak jakby iść do Biedry albo innego Lidla i usłyszeć. Płaci pan tyle, a reszty pan dostaje mniej. Witam. O, ładnie pan zapłaci 150 coś? 210. O, to jeszcze lepiej. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Tak powinno być zawsze. To każdy klient powinien płacić wygórowane ceny. Z punktu widzenia nas. Czyli przedsiębiorców. Dobra, zobaczmy, czy różowe mamy. Bo kiedy ja sam jestem klientem, to wtedy chcę płacić niskie ceny, a jak jestem przedsiębiorcą, to chcę, żeby inni płacili wysokie. I pewnie każdy z nas tak ma, przedsiębiorcy. Co wy na to? Jak wy podchodzicie do tego, ci co firmy prowadzą swoje? No nie mam czego dołożyć. O, jansy, ale mam jeszcze? O, mam. Mam, bo oni się tam rzucają na te jansy, to proszę. O, no. Ktoś chciałby jeszcze jedną ekstra parę? 50. Pan poczeka chwilę, bo jak... A to nie ta niebieska koszulka. Ty popatrz, kurwa, no. Co jest z wami nie tak? A, czyli jak jest za wysoka, to oni jednak się pultają. Dzień dobry. Klient czeka. Dobrze, niech czeka. To jest prestiżowy butik z tanim ciuszkiem. 96, proszę. Ty, no kurwa, no nie pomoże mówić. 210, proszę pani płaci. O, i pani też tyle samo. Nie ma promocji. Dobrze. O, pani na ptaka poleciała. 57. Proszę bardzo. 63. Musimy się upewnić. A tu równo 60. Pani ptaka nie chce? No i dobra. Jakoś prowadzimy ten biznes. Dobrze, proszę tutaj dołożyć jansy. Zobaczmy, czego jeszcze tam zabrakło. Znowu żółte koszulki. Ja tu zaraz to wszystko... To jest bluza, synu, to jest bluza. To jest koszulka żółta. To, że żółte, to jeszcze o niczym nie świadczy, kuźwa. Trzeba patrzeć na rękawki. Czerwone się kończą. Ale mam tu jeszcze jeden karton. Wyczekajcie. A któryś spróbuje tylko, kurna, marudzić. Dobra. Coś septik nabrał, kuźwa, wody w usta. I odnośnie grosery, to on nie pisze, czy by chciał zagrać, no. A za chwilę będzie po ptokach, bo mnie nie będzie. I wtedy, jak się obudzi, to już będzie mu szterdę po obiedzie. 40, proszę. Pani, 57, reszty
Dostaję od Pabelluska. Proszę bardzo. Pan 210 płaci. Już się ceny nauczyłem na pamięć nawet. Pani nie wiem ile. No tylko tamten pan był taki VIP-owsko potraktowany. Gruby! 47 bulisz. Koksu? 57 bulisz. Za przyrost bicka. Dobra. Teraz... Proszę. No, już można dzień zakończyć. 57. Elegancko. No dobrze, no pani jeszcze. Oj, tamta pani niech nie wchodzi. Halo. Dzień chciałem zakończyć. Mówiłem, że dzień zakończyć trzeba. No dobra, no już dobrze, no. Eś, co te zyski robią z właścicielem przybytku? No... Pani streszcza się, bo to już jest po 22, to, że słońce świeci, to jeszcze o niczym nie świadczy, to jest równonoc. To jakieś takie. Dobra, dołóżmy sweterki, bluzy. Niby pani zabierze te cycki, kuźwa, bo... Wlazła z cyckami do kartonu i weź, i teraz kuźwa mi rozproszyła i nie wiem, co ja miałem jeszcze wyłożyć. Matko i córko. Czy ta fala klientów to się kiedyś skończy? Nie, no bo będę musiał na chama zamknąć ten sklep. O, dobra. Zapraszam. Pani by mogła wsadzić mi w karton. Dobrze, proszę pani. Yeah. Pan 210. Dobrze, dziękuję. Zamykam. Już. Panie, idź pan. Kuźwa, wstań. Zamykaj. O! Wow, patrzcie. Wow! What the hell? To ile ja mam na koncie teraz? Bo ja z tego wszystkiego to nawet nie... Matko i córko, no ponad 5000, no co ja z tym zrobię? Oj, oj, oj! No nic, no zakończę odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa, pa.